Dzień dobry państwu. Witam w drugiej pracowni hemodynamiki Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Nazywam się Karol Wrzosek, pełnię w tej pracowni funkcję kierownika. Koronarografia jest metodą diagnostyczną pozwalającą uwidocznić tętnice wieńcowe, tętnice, które doprowadzają krew do serca, warunkując jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykonywana jest w sali zabiegowej pracowni hemodynamiki przy użyciu odpowiedniej aparatury rentgenowskiej. Wykonujemy to badanie w dwóch grupach pacjentów. Pierwsza grupa to pacjenci diagnozowani w kierunku choroby wieńcowej, przyjmowani w trybie planowym. Druga grupa to pacjenci przyjmowani w trybie ostrym, z tak zwanymi ostrymi zespołami wieńcowymi, czyli popularnie mówiąc zawałami serca. W tej grupie Stanowi ona wstęp do ratującej życie, poprawiającej rokowanie procedury naprawy tętnicy wieńcowej, nazywanej angioplastyką wieńcową. W zamkniętą bądź też zwężoną tętnicę implantujemy protezy wewnątrznaczyniowe, czyli stęty. Koronarografia planowa wykonywana jest w ramach tak zwanej procedury jednodniowej. Pacjent po z badaniu, pobraniu badań odpowiednim przygotowaniu trafia do sali zabiegowej pracowni hemodynamiki. Zabieg wykonywany jest w warunkach sterylnych w znieczuleniu miejscowym. Punktem, przez który dostajemy się do serca jest na ogół tętnica promieniowa zlokalizowana w okolicy nadgarstka. Zakładamy tam koszulkę naczyniową, przez którą do serca wprowadzamy różnego rodzaju cewniki. Podając przez nie kontrast, możemy uwidocznić tętnice wieńcowe. Po zabiegu konieczne jest zastosowanie odpowiedniego ucisku w miejscu nakłucia tętnicy. Po obserwacji pacjent bezpiecznie może opuścić tego samego dnia oddział. Obraz uzyskany z koronarografii pozwala potwierdzić chorobę, oszacować ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń oraz zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego leczenia farmakologicznego operacyjnego przy pomocy bypassów czy też leczenia przezskórnego z zastosowaniem odpowiednich balonów i protez wewnątrznaczyniowych czyli stentów. Czy koronarografia jest bezpieczną metodą diagnostyki choroby wieńcowej? Jak każde badanie inwazyjne niesie ze sobą ryzyko powikłań, na szczęście jest ich niewiele. Odpowiednia kwalifikacja, profesjonalizm wykonania pozwala zredukować to ryzyko do minimum. Korzyści wynikające z tego badania wówczas wielokrotnie to ryzyko przewyższają. Bezpieczeństwo i profesjonalizm jest priorytetem dla leczonych w naszej pracowni pacjentów.